Zgoda. Właśnie dokonaliśmy mojego abordażu sprzętu i postanowiliśmy sprawdzić tych, którzy nas przez 4 dni sprawdzali. Przedstawcie się. Maciej. Bogdan. Zawodowo zajmujesz się... Zawodowo jestem tu służbowo, czyli przez ostatnie 4 dni dokumentowałem wszystko to, co tutaj się działo. No ja jestem dziennikarzem. Miło nam. Właśnie zbliżamy się do portu. Świnoujście przed nami. Powiedzcie z waszej strony, jak wrażenia z rejsu? Co wam się najbardziej podobało? Ja przyznam, że w moim przypadku to takie trochę rozdziewiczenie tego tematu i przyznaję się bez bicia, że jest to pierwszy raz, kiedy łódką takiej klasy z taką profesjonalną ekipą wybrałem się w taki rejs. Rozumiem, że jeśli to jest pierwszy raz, to tego nie zapomnisz. Oj, nigdy. Naprawdę, kolekcjonuję mocne wrażenia i to niewątpliwie do takiego należy. Z tego co wiemy, ty dawno rozdziewiczyłeś żeglarstwo, więc jakie są twoje wrażenia? Ja zacząłem uprawiać żeglarstwo w 1977 roku i to od razu od rejsu właśnie morskiego na Zawiszy Czarnym, więc to jest jakby taka klamra, bo dopiero teraz jestem drugi raz na morzu, bo całe te swoje życie żeglarskie to uprawiałem żeglarstwo tak zwane szuwarowe, nie? Więc to jest pierwszy po tamtym czasie rejs na morzu, z którego jestem zadowolony, to może nawet mało powiedziane, jestem dumny wręcz, że na takim wspaniałym jachcie płynąłem, taką załogą, bo jacht jest, jak już mówiliśmy o tym w programie, świetną jednostką regatową, natomiast załoga no to jest kupa wspaniałych ludzi. Załoga niemal we krwi miała wszystkie ruchy i manewry, które szkoliła w sobie przez cały rejs. Zwroty wychodziły już nienagannie, a Grzegorz i Andrzej z załogi stałej Fazisi spokojnie leżeli sobie w tym czasie na rufie. Byliśmy z załogą, która w większości chyba spotkała się po raz pierwszy z taką łódką, tej klasy, albo w ogóle z łódkami regatowymi. I oni dopiero się uczą. Zauważam, że uczą się błyskawicznie. Naprawdę załoga jest dobra. Ludzie opływani, morsko nawet. Tylko ludzie, którzy oczywiście nie mają doświadczeń typu regatowego. No, w związku z tym nie bardzo jeszcze są w stanie wykonać to w takim czasie, jak robią to regatowcy. Tak to nazwijmy. Ile czasu byś potrzebował z tymi ludźmi, żeby z nimi razem popłynąć w rejsy regatowe? No różnie to, jak to w tak każdej zbiorowości ludzkiej na pewno byłoby różnie. Część ludzi na pewno by odpadła. Ale z częścią ludzi dość szybko można by było otworzyć załogę. Jest sporo chłopaków w tej ekipie, którzy błyskawicznie prawdopodobnie przyjęliby odpowiednie postawy, zachowania, gdyby przeszkolić ich do konkretnych stanowisk. Bo w regatach robi się tak, że nie jest każdy od wszystkiego. Specjalizacja, czyli na przykład, jeżeli ktoś staje na młynek i nim kręci, to on jest od tego. On nie będzie chodził na dziób, robił innych rzeczy, gdzieś tam stawiał żagli w inny sposób, bo od tego jest zupełnie inny człowiek. Kto inny będzie sternikiem? W regatach specjalizacja jest bardzo istotna, bo trzeba się szkolić w tym jednym, żeby być najlepszym, bo jeżeli każdy w załodze będzie najlepszy, to załoga będzie najlepsza i wygra regat. Płyniemy już do Świnoujścia, na jachcie został zrobiony ostatni klar portowy, zawijamy niebawem do portu w Świnoujściu, natomiast Fazisi, jacht Fazisi, jego historia toczy się będzie dalej. Właśnie co będzie się działo dalej po tym naszym rejsie? Jeszcze będzie parę krótkich rejsów po Bałtyku, wybieramy się na Morze Północne, 2 krótkie rejsy stażowe. I 14 lipca jacht rusza już w świat, czyli konkretnie wraca do domu, do Stanów Zjednoczonych, odwiedzi Nowy Jork i miejscowość Jamestown w Virginii. Jest to środkowe wybrzeże Stanów. Tam weźmie udział w wielkiej fecie, którą przygotowuje Polonia Amerykańska z okazji 400-lecia pierwszego osadnictwa polskiego w Stanach Zjednoczonych. No wiadomo, przeprawa przez Atlantyk to już jest poważniejszy rejs i jak musi być no, bardzo dobrze przygotowany. Czy właśnie to są tylko rejsy, czy jeszcze coś dzieje się z samym jachtem? No tak, no, to są rejsy i cały czas trwają przygotowania do tej dużej wyprawy. Niekoniecznie są to rzeczy, które robi się na pokładzie. Jest to sporo logistyki, przygotowywania zapasów, wyszukiwania różnych urządzeń, które nam będą potrzebne, gromadzenie tego wszystkiego. Załoga jest z całego kraju, kapitan z Warszawy, więc dużo rzeczy jest w tej chwili już robione, ale nie widzimy tego jeszcze tutaj. Sam jacht oczywiście będzie przygotowywany w ostatniej chwili po ostatnim stażowym rejsie, czyli od 7 lipca. Przed nami już wieża kontroli ruchu i latarnia w Świnoujściu.
tych ostatnich minutach na jachcie przypominają się różne chwile z całego rejsu. Pełny Bałtyk, pierwszy wschód słońca. Proszę Państwa, pierwsze wschodzące słońce. Jest po prostu niesamowicie. Wieje. I się płynie, bo na to polega po prostu. Jak nie wiem, to zostali. Oprócz tego, że jest dłużyzna, tak, dopiero, i nic się nie dzieje. Dopiero staliśmy, Jezus był zaspani, śpiący i spragnieni spania. To wszystko zawsze. Przepracowaliśmy z fundacją łącznie ciężką zimę. Naprawiliśmy, co się dało. No i... Zesika teraz! Ale specjalnie chciał w filmie ale pojawić, to jest taleta jachtowa. Co do tej czwartej wachty, to ta czwarta wachta ma też obowiązki telewizyjne. Jest to Maciek, który kręci, który trzyma kamerę, i ja, Bogdan, który trzyma mikrofon. Jacht jest, jak już mówiliśmy o tym w programie, świetną jednostką regatową, natomiast załoga no to jest kupa wspaniałych ludzi. Rozumiemy, że oddamy Wam sprzęt, bo tak. Bardzo miłym przedstawieniem nas i siebie. Dziękuję Ci. Dzięki. Do wzajemnie sobie pokadziliśmy. Żeglarze się bawią i ścigają i tam kręcą tymi kołowrotkami. Najdłuższy most w Europie, most nad Oresundem, który łączy Danię ze Szwecją. Nowacz nasz jacht, który się porusza, właśnie minął most nad Oresundem. Zachwycony jestem tym. To jest jakieś tam ziszczenie marzeń. Kanał wejściowy do portu. Pod Salingiem znowu bandera polska i wpływamy do jachtowej przystani. Podziękowania dla załogi. Panowie, respektu wielkie dla Was. A teraz załoga dziękuję. To taki żeglarski zwyczaj, żeby docenić czyjeś sukcesy wrzuceniem delikwenta do wody. Po zacumowaniu szybkie wyładowanie rzeczy na keje i tak banalnie kończy się rejs. A dla żeglarzy rozpoczyna się czas, gdy w głębi duszy nucić będą słowa. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany czy rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie ta Keja, a przy niej ten ja. Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz, w kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam, biorę wór na plecy i przed siebie gnam. Gdzie ta Keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest?